Węczyno znasz, śpiewa za nie. I hejako! I hejako! Hejako! Panu najdalej siedzącemu od ciebie. Prosimy o imię? Marku, na taki brzuszek trzeba ciężko pracować. Staraj się go najdalej w kondycji zachować. Nie porównuj go nigdy z balonem, lecz noś go zawsze z fasonem. A co do paczki, mówiąc między nami, podają pani z najładniejszymi nogami. Ludzie się kapią, aż kurczę cię złapią.
1986 w mieście Miliczu urodził się chłopiec o imieniu Michał. No co jest, duże brawa. Mamy Michała, urodził nam się. Rodzice Jadwiga i Antoni nie mogli nacieszyć się szczęściem. Cały czas płakał. A jak Michał płakał? Płakał głośno. Mamusia mu kupiła smoczka. A płakał dlaczego? Bo był głodny. Uwielbiał banany, więc mamusia kupiła mu banany. Kupowała tuzinami. Trzeba obrać tego. Michał nie chce. O, trzeba obrać banana. O właśnie. Bananka trzeba obrać. Michał uwielbiał banany, jadł tuzinami, więc mamusia mu kupowała. Słuchajcie, no był dzieckiem, no nie ma się co dziwić. Był dzieckiem, nie szło mu to najlepiej. Jak każde dziecko, no jadł, jadł. Nie dojadał do końca. Wyrzucał tego banana. Proszę. Michał uwielbiał słodycze, jadł ciasteczka. Ogromnie jadł. Jedno ciasteczko za drugim. Przepadał za słodyczami, jadł Michał, jadł. No radził sobie jak mógł, ale nie dziwmy się, to było dziecko, naprawdę kilka lat miał, nie wychodziło mu to najlepiej, ale jadł. Jak mógł, radził, jadł. Nie dojadał do końca, upyprało się dziecko, o jest. I Michał postanowił się umyć. Tak się spocił, że postanowił się umyć. Umył twarz, oczywiście mył rączki, brzuszek sobie umył. Umył też jajeczka, bo go swędziały. Mył mi się, o, mył sobie też jajeczka. No zrobiło mu się tak przyjemnie po tym myciu, że co, że zasnął. Zasnął, a jak zasnął, to chrapał. Jak Michał chrapał? Tak Michał chrapał, głośno chrapał Michał. Na dyskotece poznał śliczną dziewczynę o imieniu Ilona, oczywiście. Przetańczyli całą noc, a co tańczyli? Oczywiście rock'n'rolla. Jak Michał z Iloną tańczył rock'n'rolla? No zaraz nam pokażę. Jadą! Ciepłym palcem dotykaj, jak sami.